Dzień dobry, moje drogie wagi. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Zanim do niego przejdę, proszę o chwilę uwagi. Mam krótkie słowo komentarza. Kochani, jak wiecie, ja swoje filmy deleguję szerokiemu gronu odbiorców, natomiast bardzo mi zależy na tym, żebyśmy mieli szansę połączyć się ze sobą jakoś energetycznie, więc to jest informacja dla osób, które oglądają, a nie subskrybują moich kanałów, ani tego szóstego zmysłu, ani dla serca tarot. Uważam, że przepływ energii jest bardzo ważny i subskrypcja daje możliwość nam połączenia się energetycznie. Na kanale dla serca tarot będą się pojawiać już wkrótce, już zaczęły się pojawiać cyklicznie różne filmy z rodzaju wybierz kartę, które w moim odczuciu będą zachęcać Was do używania własnej intuicji. Tym samym więc zapraszam na ten kanał i zapraszam do subskrypcji. Już wytłumaczyłam, o co w tym wszystkim mi chodzi. I teraz przechodzimy do czytania bez zbędnej zwłoki. Poniedziałek, idealny moment. Teraz sprawdzimy do czego. O, idealny moment, żeby zmienić moim zdaniem swój zakres zainteresowania emocjonalnego. Idealny moment, żeby znaleźć przyjemność w jakimś rozczarowaniu. Idealny moment, żeby się odwrócić i zobaczyć, co jest przed nami dostępne, a co było za nami do tej pory i czym możemy się zająć. Super. W przeciągu kilku miesięcy. W przeciągu kilku miesięcy część z Was może bobasa jakiegoś mieć. Słuchajcie, tak mi przyszło do głowy. Ale w przeciągu kilku miesięcy może się na przykład z Wam sfinalizować jakaś relacja z kimś, nie wiem dlaczego lew mi przychodzi do głowy. Jakiś znak ognia. W przeciągu kilku miesięcy może się poprawić w ogóle Wasza sytuacja i naprawdę zaświeci słońce i będzie ciepło i jakby te trudne chwile się skończą, tak? Jakby, no po prostu. We wtorek sytuacja, która Waszym zdaniem utknie w miejscu lub do tej pory nie rozwijała się tak jak trzeba, jeśli Wam się jakaś zdarzy, no to jakby sfinalizuje się w przeciągu kilku miesięcy. Mało prawdopodobne, żeby od czegoś się uwolnić tak szybko. Mało prawdopodobne, żeby osoba, która ma skorpiona w swoim horoskopie urodzeniowym, dokonała jakiejś zmiany, na przykład swojego nastawienia w jakimś zakresie. Doprecyzuję, dobrze? Pozwólcie, żeby Was tak nie zostawiać, bo to jest ważna karta, transformacja. Słońce. No, jeśli macie przed sobą jakąś zmianę, dużą zmianę, waszą własną transformację, to uważam, że mało prawdopodobne, żeby się stało to teraz i mało prawdopodobne, żeby Wam to nie wyszło. Osiągniecie sukces, ale coś musicie zamknąć sami. To jest Wasza działka w tym, żeby zrobić porządek. Dojrzeliście do tego, żeby to zmienić. Okay? Bo to jest karta, gdzie my, to jest jakby, to nie jest wieża, to nie są zmiany, które nachodzą z zewnątrz, to są zmiany, które wychodzą z nas, z wewnątrz, okej? Okay? I to może zająć trochę czasu. Czwartek, tak. Do czego tak? Tak, moja droga wago, masz wokół siebie ludzi godnych zaufania, masz wokół siebie ludzi, z którymi naprawdę możesz dzielić przyjemności i troski. Masz wokół siebie ludzi, którzy mają predyspozycję do tego, żeby razem patrzeć w tym samym kierunku i z nadzieją, że wszystko dobrze się skończy. Czwartek bardzo pomyślny. O, piątek, zobaczcie, też tak. Wow. No, lew tutaj się mocno objawia, ktoś to ma lwa w swoim horoskopie urodzeniowym, duża siła psychiczna do dokonywania zmian, może jakieś tak od lwa w Waszym kierunku, w zakresie współpracy, czy w jakimś innym, tak, ale ogólnie rzecz biorąc tak do tego, że jesteście w stanie poradzić sobie z ujarzmieniem problemów. Zobaczcie, ta pani tutaj przytula tego lwa, ona ma go na kolanach, jak kota trzyma wręcz, więc jakby ona się nie boi sprostać wyzwaniu, tak, tak, działaj tego dnia, idź po swoje. Bądź silny psychicznie. Nie daj podciąć skrzydeł nikomu sobie. Sobota. Zdobądź więcej informacji. Magik. Żeby manifestować w swoim życiu to, czego naprawdę chcemy. Tu mamy energię kontroli nad własnym życiem de facto i możemy tworzyć rzeczy piękne. Zdobywając więcej informacji, możecie jakby potwierdzić, że de facto macie wszystkie narzędzia do tego, żeby tworzyć to, czego pragniecie. Że to nie jest tak, że tylko o tym marzymy.
i na marzeniach się kończy, okej? Bo te marzenia jakby niekończące się, które nie są realizowane, żeby się nie stały udręką, że ciągle za czymś tęsknimy, prawda? Więc sobota może być takim dniem, gdzie zdajecie sobie sprawę, szukając, jakby sprawdzając, dowiadując się, że macie wszystko, czego chcecie tego dnia, żeby zrealizować to, czego pragniecie tego dnia. Niedziela, podejmij działanie. Wow, jaki macie fajny tydzień. Podejmij działanie i odpocznij. Tak, podejmij działania w kierunku albo zaplanowania sobie urlopu. Podejmij działania w kierunku dowiedzenia się, czego chcę, czego pragnę. Ale najpierw odpocznij. Tutaj zostań sam ze sobą, w jakimś miejscu, które jest tylko twoje. Zastanów się przez chwilę. W ogóle daj swojej duszy czas na to, żeby ci podpowiedziała, co masz robić i później podejmij działanie. Także moje drogie wagi, bardzo wam dziękuję, życzę wam udanego tygodnia i jesteśmy w kontakcie.